Halo, halo, widzowie. Witam w kolejnym odcineczku CitySesów. I kontynuujemy nasze działania z poprzedniego odcinka. Bierzemy się za budowę. To, co mieliśmy zrobić. I teraz tak. Zaczniemy sobie od tej strefy. Jakby to rzec. Z niską gęstością zaludnienia. Musimy to jakoś dobrze rozegrać, żeby nie zrobić za dużo takich niepotrzebnych zjazdów, dużo skrzyżowań. Jedno połączenie tutaj bym chciał. Wydaje mi się, że byłoby spoko. Kurczę, właśnie to jest ten problem, że trzeba dobrze to ugryźć. Muszę tak sobie spoglądać, to będzie tutaj jakaś strefa z tym gęstym zaludnieniem. Tutaj już będzie średnie, tu jest low density. Więc tych low density domków wejdzie tutaj mało, jak nie patrzeć też. A nie będziemy tego też tak na siłę upychać. No, to też takie jest rozwiązanie. Dam tej rondo, żeby był w miarę przepływ. Jestem zdania też, widzowie, że takie właśnie troszeczkę swobodniejsze zabudowanie tego przysporzy nam wiele dobrego, jak mi się wydaje, jak ja to odczuwam. I też to nie jest takie, wiecie, kwadratowe. Jeszcze musimy pomyśleć nad budynkami, bo tego też będzie trochę do postawienia, nie? Choć jestem skłonny stawiać budynki typu szkoły wzdłuż głównych dróg. To wydaje mi się, że będzie bardzo ważne w tym wszystkim. Widzicie, jak tutaj postawię, to powinno sięgnąć całe miasto, choć na to miasto postawimy dwie szkoły podstawowe minimum. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. To jest czteropasmówka, więc tutaj sobie możemy tak rozstawić to. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're tuned into Second Moon, the channel where the classics never grow old. Coś takiego. On to our main feature story. Zakończona takimi rundami do zawrotki. High-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate. Teraz tak, tutaj też będą. Tak, jak się ja chcę tutaj to robić. Nie powiem, powiedziałem co, ale chodzi o low density, ale raczej tak, możemy się tutaj jeszcze z tym low density pobawić.
Coś takiego. Bierzemy tą drogę tu stąd. Tak, żeby to jako taka wyglądało. O, może być i tak. Jeszcze slow density. I zrobimy coś takiego. Ale nie autostrada, może tak. Teraz gra mi nie chce pozwolić, no. Dobra, niech sobie już będzie takie coś nawet. Jednokierunkowa. O, żeby była. Tutaj zaczynamy medium density. Jest i to. To jeszcze aż medium, medium, to już będzie high. Tutaj znowu będzie low, tu będzie strefa robocza i tu będzie... Tu mogą być biurowce nawet. Choć biurowce możemy fajnie przeplatać z innymi budynkami też. Tu klientów będzie bardzo dużo, także don't worry. Mamy to, dobra. No high density budynków postaram się zrobić jak najwięcej. Tylko zapotrzebowanie będzie równie niewysokie na to. No to tutaj musimy połączyć. To już bez dwóch zdań. Jeszcze jakieś sloty parkingowe by wypadało im dać. Żeby tutaj jakoś się dało w tym mieście poruszać. I zrobimy też linię autobusową. Będzie ich nawet kilka w tym mieście. Ale kurczę, wszystko ma swój cel tutaj. Miasto dopiero zaczniemy zaludniać, jak będzie widoczne jakkolwiek. O, może być coś takiego. Jest to zakończenia dróg śmieszne. Mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy. Dobra, to jest pierwsza high density strefa. Tutaj. Ten kwadracik. Ten tutaj też będzie high density. Tutaj też pewnie coś się wrzuci z... Tak, chwila. Ten wiatr tutaj się zmienia, też zauważyłem. Nie, no dobrze, co z tą stroną leci? Jakoś w Amazonie. Tutaj będą firmy. To jeszcze może dać na tym kwadracie high density, dobra. I mean it's alright.
Populacja 120 mieszkańców na godzinę to nie jest zły wynik. Tego co tak obserwuję. Teraz tak, już mi oczy trochę zaczynają boleć od intensywnego patrzenia. .exe. Musimy jeszcze uniwerek tu postawić, nie? No to jest taka podstawa tego miasta. Też chciałbym właśnie, żeby to było siedle strzeżone i wszystkie instytucje, co tu tam się znajdować, będą też dla tego miasta tylko funkcjonowały. Żadnych tutaj dzikich akcji. I myślałem nad tym. Mamy 8 punktów, widz sobie. Łączenie lotnicze, tylko nie wiem jak będzie duże. A zaraz się dowiemy. Chciałem też to kiedyś rozdać punkt. I jest to bardzo mały airport. I to już jest coś, co mnie raduje. Mały airport jak najbardziej. Nawet tutaj. Ewentualnie, o, w tym miejscu, żeby tam nie wysyć za bardzo. Chociaż... Nie, w tym miejscu będzie lepiej. Low density, znaczy inaczej. Nie będzie tu ludzi zamieszkanych. Tu będą strefa plażowa. No. I połączymy później to jakimś tutaj airportem, by się gdzieś cisnął wtedy. To nie jest akurat problem. Tutaj nawet drogę zrobić dodatkową od tego ronda i pyk. Wszystko da się tutaj ciekawie skombinować. Trzeba chcieć. Mamy 4 punkty tak w ogóle. Czy jesteśmy w stanie na coś się wydać konkretnego? No w sumie to nie... na tryli, nie? A test? O! To by się przydało. Ale 8 punktów potrzeba. Na kolejnym poziomie prawdopodobnie. W ogóle dawno poziomu nie wbiłem. Coś w ogóle się odblokowuje? Jesteśmy to, będziemy rozległą. Dostajemy 55 tal, 121 punktów i 6 baniek. Nic nowego do odblokowania nie ma. Myślę, że mi mucha na ekranie siedzi, a to samolot przeleciał. Dobra, mając to... Dużo tych rąk do kończenia tych dróg, ale mniejsza w to. Teraz tak. Vital będzie na pewno potrzebny. Też będzie potrzebny. Tylko teraz tak, z tymi usługami taka sprawa. Przydałoby się ten szpital dać. No bo tu mamy centrum, tu mamy to. Możemy zrobić coś takiego. No w sumie dobra, bo cmentarz nam się i tak tu nie zmieści na ten moment. Ile cmentarz miejsca potrzebował w tej grze? Dawno go nie stawiałem. Wystawiłem się na spalanie ludzi. Logiczne. Ekologiczne wypalanie ludzi, tak. Tak. Dobra. Vital na pewno, tylko czy... krateczki brakuje. Tutaj z tuż czwórki bym go bardziej postawił niż tuż szóstki. To tak. To jest medium density, jak nie mam, nie? O.
On będzie działał tylko w tej dzielnicy. Ulepszamy go wiadomko na maksa. On ma być tutaj dla nas. Ale i tak na razie ma być wyłączony. Top down. Dalej. Cmentarzyk. Cmentarzem jest o tyle prawa. W moim mniemaniu on powinien być bardzo na odludziu. Cmentarz, spokojne miejsce, wiadomo. Nie jest to coś, co się zwiedzać powinno. Tylko dla... To przyjeżdżasz tam tylko jak... jest taka potrzeba. Dobra. Mamy to. Z grobowcem, żeby mi to prostawiać same. Te mają. Na naszego burmistrza miasta. No krematorium na razie nie ma co. Szkółki. No właśnie, teraz się zaczyna zabawa. Tutaj nie będziemy wciskać tego. Czego nie będziemy wciskać? Nie będziemy wciskać low density. Zostawimy tak jak jest. Teraz tak. No już raczej będą biura. Wydaje mi się tak całkiem przyzwoite. I centrum recyklingu właśnie tu będzie trzeba dać. Ewentualnie tam dalej. No, gdzieś tutaj może mamy centrum recyklingu. The city has passed a resolution to encourage all citizens to reduce their electricity consumption. Be energy smart. Remember to turn off lights and computers when not in use. Good habits can make a big difference. This has been a local public service announcement. That was truly superfluous. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't. Więcej śmieci, a to gromadzi niebezpieczne odpady. No to takie coś raczej. I to ma działać tylko tutaj. That's right, Jim. This decaying shell is a symbol of the industrial decline sweeping. Ewentualnie ta dzielnica i ta. The industrial sector is on the verge of collapse, and worryingly, crime is on the. Jako jedyna instytucja z tego miasta będzie gdzieś dalej się poruszała. Teraz tak. Koła podstawowa. Jedna. Druga. Tak jak mówiłem, wolałbym raczej wzdłuż dróg. Meanwhile, expect delays and drive safe. Elegancja nikomu nie przeszkadza. No tam będzie gorzej, nie? Raczej dam im tylko placyk zabaw. Ona będzie trochę biedniejsza. Liceum. Liceum też ważna sprawa. Liceum gdzie wzdłuż tej już drogi. O, stadionu wam nie postawię. Była pomaturalna. Uniwerek tutaj gdzieś będzie raczej, bliżej stref biurowych. Jest pomaturalna i uniwerek tutaj. To już jest z głowy.
instytucję, jeszcze jak komisariat policji. Level up. To mi się podoba. Straż pożarna bardziej tutaj, w tej okolicy. Troszeczkę daleko, bo daleko. Ale ona jest tutaj bardzo ważna dla tego miasta. Uniwerek będzie ogólnodostępny. Straż pożarna będzie trzydzielnicowa, policja jedno. Ewentualnie policję jeszcze tu możemy wysyłać, to jest max. Cmentarz niech działa dla tych trzech. Tego akurat nigdy za wiele. I z tych takich tutaj rzeczy to tyle będzie. I chciałbym jeszcze to jako postawić jako boost dla wszystkich. To mamy z głowy. To też. Tego nie stawiam po co komu. I jeszcze opieka społeczna. Opieka społeczna może być gdzieś mimo tu. Nawet i tutaj dajemy, o. I opieka społeczna do tej dzielnicy tylko. Nie wydaliśmy w sumie jakoś turbo dużo kasy. A jeszcze jest Instytut Zdrowia Publicznego. O, widzowie, zapomniałem, że to jeszcze jest do rozstawienia. Może być tutaj. Bo to jest jako, aha, to jest jako taki overall bonus. Okej. W rozwoju mieliśmy coś rozdać, jak pamiętacie. Mieliśmy rozdać... A, muszę tutaj to. No dobra. I zostaje nam 15 punktów. Które wydamy raczej na... muluciki już. Na razie trzymamy i tak. To działa overall, dobra. Niech będzie. W tą stronę jeszcze zrobimy strefy przemysłowe. Bo tu ich za dużo się nie zmieści. A nie chcę zatruć sobie miasta przy okazji. Choć jak to wygląda w przypadku tutaj firm, gdzie to było? No to jakoś turbo nie zanieczyszczałem powietrza, jak tak patrzę. To zanieczyszcza powietrze, cholerstwo najbardziej. Firmy przemysłowe niemalże zerowa emisja. Ciekawa sprawa, nie? Kurde, dobra. Myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej. Że możemy sobie nawet i rozstawić tego trochę. Tutaj coś takiego. W tym miejscu. Coś tutaj jeszcze się dostawi. Będą wiadomo firmy, to się później ogarnie. To miejsca pracy. To jeszcze będzie trzeba rezygnę autobusową. Ale to na razie nie teraz, to by się później machnie. Prąd, skąd czerpiemy prąd? Na razie znikąd.
Ale przyda nam się coś takiego do postawienia i do przeciągnięcia tego kabla. By mieć prąd. No i teraz właśnie jeszcze chodniczki wypadało im machnąć, chociaż na razie nie. No zobaczcie, kto będzie tutaj sparowało. No Low Density to raczej nie ma co się zastanawiać za bardzo. Mamy Low Density z pojedynczymi małymi sklepami na rogach. Coś takiego właśnie porobić. W poprzednich Citiesach bardzo fajnie właśnie to funkcjonowało. Takie małe sklepy na rogach. Jak na moje były bardzo genialną opcją. Kurde, trochę tego będzie. Nie wiem, czy ja nie wezmę sobie pędzla po prostu. Nie poklikam tego. Tutaj tylko bym zrobił takiego. Jeszcze chciałem tylko zerknąć na te bonusy, co mamy. Europejskie, jak ja stawiam? Europejskie, no. Tego to w ogóle się nie używa. Ciara. Wracamy do tego, co robiliśmy. Pędzel. No trochę tutaj ludzi wciśniemy. Że jeszcze tak, zanim ich tutaj ogarniemy, jeszcze przydałaby się im jakaś rozrywka, nie? I przeklęte parkingi, żeby z nich ktoś korzystał. Parkingi rzecz święta akurat w tej grze. No i parkingi podziemne również. Dobra. Jeszcze jakieś tam parki i atrakcji turystycznych. Dajmy sobie może jakiś. Nie wiem, czy zamek to taka fenomenalna atrakcja, ale niech będzie. Zabytkowy Notre Dame nie, dzwonnica też nie. Dobra. Trzeba dalej tu poosiedlać. Wzdłuż tej drogi nie, wzdłuż tej drogi nie, wzdłuż tej drogi nie. A teraz już muszę tak zerkać. Tu. Najbardziej. Żeby się nie zagalopować też, nie? Właśnie. O tym mowa. No bo tutaj jeszcze jesteśmy na takim
wąskim terenie pracy. Wyjdzie tak, że będziemy mieli ten. Będziemy mieli więcej sklepów niż kurde ty, znaczy więcej mieszkań niż sklepów w końcu. Ale cóż, tej drogi można by się o coś takiego pokusić na przykład, nie? Żeby połączyć jedno z drugim. Imo spoko opcja. High density. Teraz tak, high density. Wiecie, tu jest to centralne skrzyżowanie moje. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive, and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate, who doesn't fear extending their ears. I coś takiego mamy, nie? Let us move now from the musical. Trochę sklepów też tu wypadało, żeby właśnie było. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to... Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, widzowie. Though I do thank you for... Trochę też wyłączyłem. Traktujmy, jeżeli chodzi o mówienie. Co, odpalamy to wszystko, co? Czynne. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to walk. Nie wszystko się już rozstawa. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Zaraz firmy powstaną. We're live, and we're getting reports about a traffic accident. Somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want I to... I teraz bierzemy tę firmę. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, a raz będą dobre warunki. To jest właśnie to przyszłościowe myślenie. Dla tych, co teraz korzystają, to same plusy. Taka prawda. Zapomniałem o odprowadzeniu ścieków, ty. Małe upsi. No. Naprawiane. I na wszystko nam z density spadło, no. Coś takiego widzę, mniej więcej. To zanim się ogarnie, zanim się te budynki wszystkie to wybudują, to o Jezu, ile to potrwa czas. Się będzie powoli, widzowie, ogarniało.
Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.